Hejka! Witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale Co ja patrzam? W której będę testowała różne kosmetyki, różne nowości, no i nie tylko. I na pierwszy ogień idzie nowiuteńka, cieplutańka pomada z Vibo. Jest to bardzo ostatnio słynna pomada do brwi. Ja mam w kolorze Soft Brown i ona schodzi z rozmiarem po bułeczki. Byłam w rozmiarze chyba z 20 razy. Jej nigdy nie było, ale w końcu mi się udało ją dostać. Tutaj w środku, sobie otworzymy, jest taki malutki pędzelek, aplikator, w której właściwie to jest taki aplikator, a z drugiej strony taka szczoteczka. No i właściwie tu jest więcej szkła jak pomady, ale właśnie w takim słoiczku jest sobie taka pomada. O, taki piękny kolorek. No to przejdźmy może już do testowania tej nowiutkiej nowości. Biorę moje profesjonalne lusterko i jedziemy. Otwieram pomadę. Jeszcze, o, wygląda ona tak, o, taka brązowa maś. Konsystencja, jak już patrzyłam, jest taka bardzo kremowa. O, kolorek jest i taki. Taki jak taki krem jest, także to jest bardzo fajne do aplikowania na brwi, takie po prostu wygodne. Dobra. To lecimy. Ten pędzelek jest troszeczkę za mały, jak dla mnie. Jest bardzo przyjemna naprawdę aplikacja tego. Jest chyba ok. To teraz druga. Tak? A może to teraz jeszcze sobie ją wyczeszę, żeby było ładniej. Kocie! 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 Kochanie! Ojej! Widzicie, kot też jest pomalowany w brwi. Co, kot, malujemy cię? Chodź! Ty, ty, ty. No, uciekaj! 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 Macie to burda się jeden. Dobra. Jest już chyba ok, równo. Bardzo mi się podoba ta część. Jest taka przyjemna, bardzo i fajnie się nie mówi, że sobie brwi. Dobra, jest chyba ok. Jak drugi raz w życiu pracowałam z pomadą, to efekty są naprawdę bardzo ładne. No super te brwi wyglądają. Jak wcześniej używałam takiej kredki, tej dwustronnej, to teraz to chyba będzie mój ulubieniec. No fajne. Też kolor jest super, bo tak do moich włosów to będzie ok. Jeszcze są dwa kolory, ciemniejszy i taki czarny, ale ten jest po prostu idealny. No. No to przejdźmy teraz już do podsumowania. To zacznę może od plusów. Bardzo fajna jest w niej właśnie trwałość. Utrzymuje się cały dzień i dłużej, jest odporna na ekstremalne warunki. Przy pocie, przy deszczu ona mi nie schodziła. Kolejnym plusem jest jej cena.
I to też, że ma właśnie aplikator w tym zestawie, bo to jest takie komfortowe, że nie trzeba iść do sklepu po dodatkowy pędzelek, tylko od razu wszystko, co potrzebne, jest w zestawie. Cena tej pomady to właśnie 4 zł i można ją dostać w Rossmanie. Bardzo słynną pomadą jest pomada z Inglota i ogromną jej zaletą jest dostępność bardzo wielu kolorów. Ta niestety ma tylko 3 i jest ciężko dostępna w Rossmanie. Cena pomada z Inglota to 40 zł, konsystencja tej pomady z Bibo jest troszeczkę inna. Jest ona bardziej kremowa i zależy od kogo, kto co lubi, to taką właśnie, na taką można się zdecydować. Na dzisiaj to byłoby już wszystko. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, które macie podane tutaj, jak i w opisie. Pa, pa!